Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. W pierwszym odcinku z Questów pytałem się Was, czy chcecie odświeżoną wersję poradników do Questów, jeszcze w wersji 2D na moim kanale. Stwierdziliście w większości, że tak, więc zrobimy sobie po prostu taką serię. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi, że to robię. Odcinki co tydzień o godzinie 16 w piątek, ewentualnie troszkę później, może zrobimy to wieczorkiem, na przykład godzina 20. Możecie wypatrywać odcinka. W tym odcinku wykonamy sobie prolog do momentu statku. I chcę Wam tylko powiedzieć, że już ten odcinek nagrałem, tyle że po prostu nagrałem go źle. Dlatego dzisiaj zrobimy coś nowego i zagramy sobie na Oslorze. Dokładnie tak, chcieliście, żebym nagrał na Oslorze, to zagramy sobie dzisiaj na Oslorze wyjątkowo. Zrobimy tutaj Shida. No i zrobimy coś takiego, że ja tutaj zrobię tego questa na tym Oslorze, przejdę sobie prolog i nie będę póki co grał, ale kiedyś tutaj wrócimy. A kiedy to dowiecie się za jakiś czas, za parę tygodni, bo mam parę fajnych pomysłów właśnie na Oslorze, też z questami, ale to przy okazji. Więc stwórzmy sobie postać, zróbmy sobie na przykład Ponton Ostrol. Aha, nie mieszczy się, dobra, to chwila, zróbmy sobie Ponton Ostryl, zróbmy sobie nazwę. Zróbmy sobie taką płeć, weźmy sobie, zróbmy Shida. Proszę bardzo, cyk, 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 zaraz zrobimy sobie tutaj postać. Myślę, że ten kolega wygląda całkiem ładnie. Dalej, dobra, jesteśmy Shidem, więc dajmy sobie po prostu coś w tym stylu. Dajmy w ten sposób tym Shidem, i tak zbyt dużo nie będę grał. Po prostu on ma być tak naprawdę jako postać dodatkowa. A teraz obejrzyjmy sobie kascenkę. Krystalicznie czyste jeziora. Myślałeś, że spędzisz tutaj całe swoje życie, ale los chciał inaczej. Wybuchła wojna. Rządne władze i krwi cesarstwo Utor napadło na Taern. Paląc, łupiąc, mordując, dotarli do samej stolicy. Królewskie twierdzy. Kangli Harmon. Armia Taernu ruszyła do bólu. Na jej czele stanął sam król Kendall. Niestety, Taern poniósł klęskę. Król Kendall poległ. Nic już nie stało na drodze zbrodniczego cesarstwa Utor. Miasta i wsie Taern stanęły w płomieniach. Dobra, mamy pierwszą cutscenkę i zaczynamy, słuchajcie, tutorial. Oczywiście będę starał się czytać jak najwięcej. Jeżeli będzie coś bardzo długiego i zbędnego, to będę to pomijał, żeby Was nie zanudzić. No ale będę się starał czytać po prostu jak najwięcej dialogów. Będę też wybierał fajne opcje, myślę. Zobaczymy, co ciekawego tutaj będzie. Będę musiał też sobie zobaczyć Utachma, bo no, nie ukrywam, że wiem, że on nagrywał serię z poradników. Tak jak Utachma, pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie ma mi za złe, że to nagrywam. Tak jak powiedziałem, będę starał się wybierać inne opcje niż on. Na przykład jak są questy Ja Bandyta, to zobaczę, co on wybrał. Wybiorę opcję numer 2. Dobra, utorski wiadowca, utorczy rzuca się na ciebie. Jesteśmy sobie teraz Shidem. O nie, zaatakowali nas. Witaj w walce treningowej. Czy mogę to pominąć? Błagam was. Dobra, możemy tu mieć ok na szczęście. Wielka ucieczka, biegnij do przyjaciół. W drodze powrotnej zostaliście napadnięci i rozdzieleni przez utorskich zwiadowców. Biegnij do swoich przyjaciół. Dobra, w ogóle to też jest ciekawa okazja, żeby sobie przypomnieć niektóre questy. Niektóre questy są naprawdę fajne. Jezus Maria, co mam tu za umki? Ale katastrofa, dobra, zróbmy to w ten styl. Gincie te jarnickie ścierwa. Chyba ty. Zostaw suba byku. Walnij w dzwona ryju. Dobra, napiszę mu w ten sposób. Zróbmy sobie klimat fajny. Tak czy siak myślę, że to jest fajna właśnie możliwość przypomnienia sobie niektórych questów przed tym, jak zostaną one usunięte, bo będzie rework questów w Broken Ranksie. Prawdopodobnie takich questów jak na przykład Simon Movie lub Layla pierwsze wrażenie, czy tam pierwsze zadanie, nie będzie, bo po prostu są przestarzałe i nie są zbyt ciekawe i albo będą zreworkowane, albo będą po prostu usunięte, więc jest to ostatnia tak naprawdę okazja, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawili przede wszystkim. Dobra, zabiliśmy na którzy tutaj parobkę, jeszcze sobie pozwólcie, że ustawię taktykę. No ta taktyka to jest jakaś porażka i nieporozumienie. Zróbmy sobie coś w tym stylu. O, pyk, 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 dobra. I druga sobie zróbmy kamienie. Przy okazji założyłem postać na Oslorze, nie? Wow, tak bardzo. Oslor, Ostrol, Ostryl, Ostlor.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ma błąd w nazwie! O Boże, świetny, ale cringe. O nie, najgorzej. Osytyryry. Mam źle nazwaną postać. Ale jestem debilem. Dobra, nieważne. Założyłem postać na Ostrolorze. Ostrolorze. Lecimy się bić. Nie patrzymy na to. Kiedyś sobie ten nick może zmienię. Idziemy. Idziemy się bić. Maja. Porządnie oberwałam. Ponton Osytyryry. Pomóż mi. Wóz zniszczony. Nie dam rady sama iść. Jasne, oprzyj się na mnie. Normalnie powiedziałabym, żebyś trzymał łapy przy sobie, ale ledwo mogę się ruszać. To dobrze, że ona jest siostrą moją generalnie, nie? To takie podteksty. Też mnie kiedyś prowadziłaś, pamiętasz? Paul wino przyniósł, nie wiedzieliśmy, jaką ma moc. Tyś wiedział, jaką ma moc, ale dobra, nie ma czasu na wspominki, musimy dostać się do wioski. Jasne, ruszajmy. Dobra, ruszamy sobie z naszą siostrą do boju. Walczymy teraz w wiosce Taern. To bez sensu, ponton Osytyryry. Z Mają na plecach nie mamy szans. Musimy wprowadzić pomoc wioski. A kto pomoże wiosce? Wioska płonie, widać dym nad lasem. Niech to szlak, racja, musimy się rozdzielić. Jeden z nas pobiegnie do wioski ostrzec bliskich, a drugi zostanie z Mają. Ostrzegaj mieszkańców, bo stanę przy Mai. Powiedzmy, że ostrzegaj mieszkańców. Czemu nie? Pójdźmy sobie tutaj dalej. I co my tutaj teraz będziemy mieli? Mamy tutaj jakiegoś gościa, który sobie leży pijany. Leon, wstawaj, walczymy. Nie idź prosto, bo zginiesz. Biegnij na skarpę i zrzuć na niej głaz. Super. Dzięki za pomysł. Bardzo fajny pomysł. Zrzucił na niej głaz. O. Ale się głaz trzęsie. Zabiłem wszystkich. Super, jestem mordercą. Dobra. Zaatakowało nas grono pentarików. Idziemy się bić utorskim ścierwem. Zaatakujmy póki co tego górnego. O nie. Ale we mnie bije. O, masz. W ogóle fajnie, że mogę bić zwykłym atakiem, nie mając broni. To bardzo spoko, nie? To bardzo realistyczne. Dobrze, że tutorial o tym pomyślał. Tak samo jak przechodziłem, słuchajcie, w właśnie odcinku, który nagrywałem i wam tego nie wstawiłem, grałem łucznikiem. I właśnie łucznikiem, posiadając łuk, również mogę zwykłym atakiem bić. To nie jest jeszcze to jakoś dopracowane w tym tutorialu. Mam nadzieję, że on też będzie miał rework w Broken Ranksie. No tak czy siak, mamy tak jak jest. Dobra. Sierże do toru, tutaj jesteście, tajemniczyńcy, gincie, Hafrecht. A walka. Dobra, bijemy się. O nie, tutaj chyba jest ta walka, w której stary przyjaciel pijany i nam pomoże. O, zabiliśmy jednego. A to jakiś sierżant. A ten sierżant to jest taki troszeczkę mocniejszy od tych ludzi. 50 HP, 1000 HP. Dawaj, tata, przybiegaj. Pomóż mi, nie radzę sobie z tymi potworami ciężkimi do pokonania. Ciekawe, czy dałoby radę go pokonać swoją drogą. Znalazłem cię. Siema. Ale długo mnie musiałeś szukać. Pa jak bije utorskie ścierwo. Dobra. Tatę, pomóż. Musimy zabić tego złego potwora. Dobra, patrzcie. 55 mniej. Pięknie. Uciekaj! Nie! Ej, odpiszę mu. Nie! Ciekawe, czy tam troszkę by się odpowiedział jakaś kascenka, nie? Że okej, okay, no to walczymy do końca. Dobra, uciekamy sobie. Co teraz? Biegnij do domu. Prawie zginąłeś z rąk utorskiego sierżanta. Na szczęście twój ojciec był w pobliżu. Biegnij po matkę i brata. Dobra, spoko, mordeczko robi się. Biegniemy sobie do góry. Tutaj kogoś tam wieszają. To chyba nawet mogę z nim jakoś pogadać, czy coś. Z tym drzewkiem. Z kimś dało się tutaj gadać. Dobra. Wchodzimy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś, gdzie ojciec? Musimy uciekać, wieś płonie. Jest za wsią, uciekajmy. Wszystko mam przygotowane. Wybiegacie przed dom. Dobra. Biegnijcie nad potok, tej ścieżki szybko nie znajdą, tam się spotkamy. Dobra, jesteś ranny. To nic, bierz matkę i arendę i uciekajcie. Ja zatrzymam utorczyków, nie zostawiajcie tutaj. Biegnijcie, bo wszystkich nas zabiją. Teraz ty jesteś odpowiedzialny za rodzinę. Nagle pojawia się wielki utorczyk. Mamo, Arend, uciekajmy. Dobra, mamy kascenkę. Nam starego zabiją. O nie, zabili starego. Aż na Messengerze do mnie piszą wrażenia. Kondolencje chyba. Tylko tutaj chyba powinien być jakiś dźwięk. Ale dobra. Ale nie było dźwięku. Rozmawiaj z matką. Joachim. Mówili, że Talii będą czekać okręty, że Imperium Haligardu udzieli wszystkim azylu. Co się okazuje, trwa oblężenie wszędzie utor i tylko ten obóz. Są okręty, musimy wyrąbać sobie do nich wrogę. Zbierać nasze armię, dostajemy się do statku. Zróbmy sobie to. Dodajesz mi nadziei, rozkleiłam się trochę. Gdzie Allen? Mu pora coś zjeść. A co chcesz, syna zjeść, matko, czy co? Rozglądasz się wokoło. Nie ma go. Ponton Osytyryry. Gdzie ostatnio widziałeś Arenda? Był tutaj, poszukam go. Dobra, idziemy szukać braciszka. Braciszek się zgubił, na szczęście ma ze sobą psa, z tego co pamiętam, Zito. O, dzień dobry, witam serdecznie. Czego chcesz? Jeśli wiesz co o tej kurcze, która zdradziła utoro nasz podkop, to słucham. W przeciwnym razie nie zabieraj mi czasu, niedługo będziemy ruszać. Ruszać gdzie? Przed siebie, nie zamęczaj mnie głupimi pytaniami, mam ważniejsze sprawy na głowie. Mojego chłopca szukam, nie zgłosił się tutaj. Nie, nie zgłosił się, nie ty jeden kogoś szukasz, chciałbym ci pomóc teraz. Wszystkich chciałem pomóc, ale to niemożliwe. Teraz wyjdź. Rozumiem, dziękuję. Dobra, super. O, halo, znalazłeś się, chłopcze. To ty, ponton Osytyryry.
Dało wam się uciec i piszcie do mnie na Messengerze, uwaga, was nagrywam odcinek. Ale mi wszystko powiedział, znalazłeś go, nic mu nie jest. Wszystko z nim w porządku, skolegował się nawet z jakimś kundlem, słyszałem też o naszym ojcu, to straszne co się stało. Bla 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 bla, jak twoja rodzina, w porządku, dopadli. Nie tak wszystkiego czytał, co? Bo to chyba bez sensu. Tak mi się wydaje, te pierdzielenie o Chopinie, ciekawego się nie dzieje na fabułę, nie ma wpływu, bo oni tak wszyscy teraz zdechną, spoiler. Wychodzimy, dobra. Mamy braciszka jako naszego zwierzaka. Idziemy, wracamy tutaj, proszę bardzo. Siemanko matka, witam. Alan, jesteś, tak się bałam, pod ton ostry roll. Gdzie go znalazłeś? Paul go znalazł, jest w drodze. Paul, nasz pal, czemu go nie przeprowadziłeś? Jak jego rodzice? Nie chciał o tym rozmawiać. Tak, 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 dobra, super. Okej, mamy level. Mamy level drugi. Dajmy sobie lewy, prawy. I sobie pozmieniamy już takty w tym momencie. Będziemy teraz bili pięściami, proszę bardzo. Zróbmy sobie coś w tym stylu, dobra. Okej, no i mamy sobie teraz wybór, czy chcemy szukać naszego nic nie wartego sąsiada, który zaraz umrze, czy idziemy po prostu na statek bez niego. W sumie mam go gdzieś, więc pójdziemy bez niego. Dobra, idziemy do góry. Tutaj stoi jakiś duży, duży kwacio. Niech to szlak, podatki, człowiek. Dobra. Tutaj idziemy pogadać z dowódcą. Bogaz, jesteś wreszcie, są już wszyscy? Dobra, zaczynam odprawę. Słuchajcie, zdobywamy wzgórza i niszczymy utorskie machiny. W tym czasie dołem ewakuujemy obu strony portu. Talia na nas czeka. Ta jest. Dobra, słuchajcie, zaczynamy bitwę o Taern. Fajnie, jakby ona się skończyła inaczej niż Polaszką. Nasza misja jest prosta, jak przebijacie się na wzgórze i wysadzacie katapulty, osłaniacie saperów, a jak nie żyją, zbabieracie ładunki i rozwalacie machiny. Jakieś pytania? Nie? Dobrze, do boju, super, idziemy się bić. Au. Tutaj sobie stoją, fajnie, że ta walka trwa generalnie, wszyscy stoją, nie walczą. Hej młody, widzę, że parasz się moją profesją, dołącz do ciebie, poprowadzimy na tarcie. Dobra, no i mamy sobie teraz pokaz naszych umiejętności, zobaczymy co shit potrafi. Jakiś Galaius Life powinien stać. Dobra, idziemy bić ogra. Patrzcie, jako kontrolę umysłu sedał. Uniki sobie włożył. Unika pocisków, ale kurde, wrażenie robi na mnie duże. No nieźle, odporność. Taki shit kiedyś, będę takim grał kiedyś, coś czuję. Proszę bardzo. Nic nie trafił, świetny jesteś. Chce mi się grać swoją profesją, stary. Dobra. Zdobył uniki, o, dostałem kontrolkę, super, bardzo fajnie. No tutaj sobie walczy. Ja go idę tłuc. Fajnie by było, jakby coś trafił, tylko mi pokazać, jaka fajna jest ta profesja. Okej, trafił, kopniak, krwawienie. No powiem wam, powiem wam nieźle. Został gryzienie, czy krwawienie w sumie. O, ale hudokeny strzelają, proszę bardzo, 700 dni. Super. Ale ja go tłukę z tych pięści za 7%. W sumie bez sensu, bo będę zaraz, no mogę sobie tego nie robić. Będę się odpoczywać teraz bezsensownie. Dobra, shit, zabij już go, stary. Ja wiem, że ty się chamisz tutaj. Pokazujesz, co ty nie potrafisz. Ale już go po prostu zabij, co? Naprawdę? Powinien paść, nie? Generalnie, byłoby śmiesznie. Jakby ten ogr go po prostu zabił teraz. No dobra. Już? Pobawiłeś się? Dobra. Zabił ogra. Kill and shit. Żadnego expa nie dostaliśmy. Co teraz? Porozmawiam z Killianem, dobra. Hej, jak ci się podoba mój popis? No był zajebisty, stary, naprawdę. Nie mogę nadążyć za twoimi ruchami. No robiłeś tak wszystko energicznie, nic nie trafiałeś, stary, nie? Po prostu waliłeś bomby na łeb, tylko obok, w ścianę. Jesteś jeszcze świeżym shieldem, zdobywaj doświadczenia, będziesz nokautował lepiej ode mnie, mam nadzieję. Ja ruszam dalej, a ty wystać katapultę i pędź do miasta. Żegnaj. No żegnam, dobra. Idziemy się bić. O, tutaj sobie leży jakiś gościu. Wyjmij z plecaka jeden z ładunków. No i mamy dwóch ziutków. Utorskie ścierwo. A masz. Dobra, zaciukany. Dostałem 5 obrażeń, 6 obrażeń, dobra, idziemy się bić. Dobra, zabić. 35 expa, wysadzamy sobie katapultę, idziemy sobie tutaj. Proszę bardzo. Wszystko wysadzone, wychodzimy, wygraliśmy, hura. Taer nie znasz. Przerwaliśmy obleżenie, Utor jeszcze nie zdobył Tai. Tutaj wygraliśmy, ale kraj jest stracony. Rozwiązuje wasz oddział, idźcie na okręty i pamiętajcie jednym. Kiedyś odzyskamy nasz kraj, dokładnie tak. Czekam na to już 8 lat, tak jest. Gdzie są teraz nasi z obozu? Część już odpłynęła, część jeszcze kręci się po porcie. Dziękuję panie sierżancie, do powodzenia. Super, idziemy sobie. Ciekawe, że do tego domku da się wchodzić. Nigdy nie sprawdzałem w sumie, chyba się nie da. Ale tutaj jeszcze musimy tego brata teraz odnaleźć, więc zobaczymy. Akurat prolog, no przechodzony wiele razy. Te questy pokroju Layli, już nie bardzo, nie pamiętam za bardzo tam
takiej fabuły, tylko zarys główny pamiętam. To Zito, pies Alenda, najwyraźniej ucieszył się na twój widok. Piesku, to ty, zaprowadź mnie do reszty. Zito szczeka w kierunku najbliższych drzwi. Tam na mnie czekają? I wchodzę, cały na biało, do pokoju z jądrem ziemi w środku, widocznie. Ponton osy tyryly, gdzie jesteś wreszcie? Cały i zdrowy, możemy ruszać na statek. Znalazłem was, to cud, tak, racja, ruszajmy. Alend, podaj mi rękę. No i super, dobra. Ale fajnie, zaraz sobie odpłyniemy na statku, co nie? Ale super. Utor, musieli być przebrani za naszych, niech to szlak. Zanim zdążyliście cokolwiek zrobić, zostaliście wszyscy otoczeni. Dobra, mamy utorczyków. O, chyba Alend dostał strzała. Psa też zabiją zaraz. Patrzymy teraz na najgorszą scenę. Top 10 śmierci w anime. Wszyscy umierają. Tylko to trochę potrwa, bo jeszcze Janus musi się bić. Dobra. Dawaj, 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 zabij mnie. O nie, umarłem. Okej. Mamy śmierć. I słuchajcie, jesteśmy na statku. 18 minut odcinka. Powiem wam szczerze, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Jak nagrywałem na łuczniku to, na moim ponton YouTube, łucznik, bo generalnie będziemy, nie wiem czy powiedziałem, na tej serii będę grał łuczniki, a nie Shidem, tylko to jest taki odcinek pierwszy, to 24 minuty mi wyszło, więc 6 minut jakoś tam sobie zaoszczędziłem, więc całkiem spoko chyba. Słuchajcie, to na tyle w pierwszym odcinku. Widzimy się za tydzień o tej samej godzinie, będziemy sobie lecieli dalej prolog, prawdopodobnie skończymy w Trentis, więc mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, że się dobrze bawiliście, że coś sobie może odświeżyliście, jakaś nostalgia, coś, halo. Napiszcie, co sądzicie. Jak macie jakieś rady, żeby nagrywać to sprawnie, ciekawiej, dawajcie oczywiście znać w komentarzach, to jest odcinek pilotażowy. I cóż, do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar. Siema, siema.